Zadanie. Suma krawędzi wgrania stosłupie prawidłowym sześciokątnym wynosi 108 cm. Oblicz objętość i pole całkowite tej bryły, jeśli stosunek krawędzi podstawy do krawędzi bocznej wynosi 1 do 7. Więc zacząłbym zadanie od tego stosunku. Jeżeli widzę taki zapis, od razu mam ochotę napisać tutaj 1x i 7x. To znaczy, że krawędź podstawy to jest 1x, a krawędź boczna 7x. No i tak czynimy na naszym rysunku. I teraz, co to jest suma wszystkich krawędzi? No to mamy 6 krawędzi przy podstawie dolnej, czyli mamy 6x-ów przy naszej podłodze. I tyle samo, czyli 6x-ów przy podstawie górnej, czyli nasz sufit. A ile mamy takich zapisów 7x? Każda krawędź to jest 7x, więc mamy też 6 krawędzi bocznych. 6 razy 7x równa się, no i ta suma krawędzi jest podana, to jest 108. Teraz 6x dodać 6x to 12x. Tutaj wymnożymy, dodać 42x równa się 108. X dodajemy, 54x równa się 108. Teraz to jeszcze podzielimy wszystko na 54. No i wychodzi nam, że x równa się 2. 2 cm. Więc tutaj krawędź jest 2, tutaj również 2. Wszędzie w podstawie mamy dwójki, a krawędź boczna 7 razy 2 to 14 cm. W zadaniu trzeba obliczyć objętość i pole całkowite. Objętość ma wzór V równa się pole podstawy razy wysokość. Nie mamy jeszcze pola podstawy. W podstawie, nie wiem czy to jest widoczne tutaj, poprowadziłem wszystkie długie przekątne podstawy i one nam podzieliły sześciokąt foremny na sześć trójkątów równobocznych. No bo żeby obliczyć podstawę, czyli pole sześciokąta foremnego, należy wziąć 6 trójkątów równobocznych. Przecież A kwadrat pierwiastek z 3 na 4 to jest przecież wzór na pole trójkąta równobocznego i bierzemy 6 takich trójkątów. No a A jest znane, A to jest dwójka, więc tutaj wstawiamy dwójkę. Ok, jest dwójka, a teraz najpierw spotęgujemy, 2 do kwadratu to 4, więc wszystko przepisujemy, a tu się pojawi czwórka. Prawda? To raczej nie jest wielka filozofia. Tutaj albo wymnażamy, ale lepiej może te czwórki skrócić. No i mamy 6 pierwiastek z 3. Mamy w końcu pole podstawy. I z tym polem możemy wrócić do tutaj do objętości. Czyli mamy 6 pierwiastek z 3 razy h, a h to 14. Po wymnożeniu mamy 84 pierwiastek z 3 cm sześciennych, ale jednostki napiszemy przy odpowiedzi. Teraz jeszcze pole całkowite jest do obliczenia. Podstawę mamy, czyli podstawa dolna i górna jest już obliczona. Warto byłoby obliczyć jeszcze jedną ściankę. A później takich ścianek wiemy, że po bokach jest 6 sztuk. Więc pole całkowite, no to mamy dwie podstawy i pole boczne. Więc pole całkowite to 2 razy podstawa, to jest proste, no i pole boczne. Pole boczne gdzieś na boku wyliczymy, tak jak wspomniałem, 2 razy 14 to jest jedna ścianka, no i takich ścianek 6 sztuk. Ten nawias jest niepotrzebny, ale tylko pokazuje, że w nawiasie mamy ściankę i razy 6 sztuk. No i tutaj wymnażamy 28 razy 6 to 168 cm kwadratowych. No i mamy nasze pole boczne wliczone gdzieś na marginesie, tak? Więc ta liczba wędruje tutaj do pola całkowitego. Teraz tylko wymnożymy 2 razy 6 to 12 pierwiastek z 3 dodać 168. No i to jest już pole całkowite, mamy objętość. Napiszmy jeszcze odpowiedź. Objętość grania stosłupa wynosi 84 pierwiastek z 3 cm sześciennych.
zaś pole całkowite 12 pierwiastek z 3 dodać 168 cm2.